Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta, który zrelacjonował obszernie wykonywane działania. Zebraliśmy się dzisiaj na mój wniosek, żeby rozpatrzyć kilka bardzo istotnych kwestii, spraw związanych z funkcjonowaniem suwalskiego samorządu. Funkcjonowanie w tym okresie trwającej wojny za naszymi granicami, za wschodnią granicą, Ukraina walczy, Ukraina krwawi od już kilkunastu dni. Solidaryzujemy się z narodem, dzielnym narodem, bohaterskim narodem Ukrainy i chcemy zrobić wszystko, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla tej społeczności, która jest tutaj w Suwałkach, która przybyła w ostatnich dniach, którzy wcześniej przybyli do naszego miasta, i wspierać Ukraińców tutaj, tam i również w naszym mieście partnerskim Tarnopol. Pan mer Sergiej Nadal dopiero skierował nagrane do nas słowa kilka dni temu. Wiemy, że to miasto jeszcze jest o tyle, o ile możemy mówić, bezpiecznym miastem. Z tej wypowiedzi też usłyszeliśmy, że około 10 tysięcy uchodźców z innych miast dotarło do Tarnopola i oni też mają obowiązek pomóc zorganizować dla nich pobyt w swoim mieście. Szanowni Państwo, wojna w Ukrainie zaskoczyła nas wszystkich, ale już od pierwszych dni tej wojny realizujemy określone zadanie. Miasto ustaliło listę kilkuset miejsc dla uchodźców, organizuje zbiórkę humanitarną, transport, magazyn darów, otacza opieką osoby uciekające przed putinowskimi pociskami i armią. Realizuje wszystkie zadania zlecone przez wojewodę, współpracuje też ze Związkiem Ukraińców w Suwałkach, zaangażowanym w pomoc swym rodakom. Cieszę się niezmiernie, że Związek Ukraińców ma już swoją siedzibę na ulicy Kościuszki 70A. Takie wcześniej mieliśmy też plany, żeby stworzyć taki centrum informacji, pomocy cudzoziemcom. W ubiegłym roku na ten temat rozmawialiśmy. Pieniądze w budżecie mamy zadysponowane na ten cel. W międzyczasie był ten konkurs i tak dalej, tak jakbyśmy wywołali tą sytuację, która teraz istnieje. I tym bardziej jest potrzebny nam partner taki, który pomoże samorządowi w organizacji tego wszystkiego, co leży po stronie właśnie samorządu na rzecz osób dotkniętych wojną, które przybyły tutaj do naszego miasta i oczekują naszej pomocy. Czesław Rynkiewicz kolejny raz dziękował wszystkim, którzy na różne sposoby włączają się w akcję humanitarną. Przyznał też, że trochę jest chaosu, trochę jest, można powiedzieć, niedoskonałości w tej organizacji, bo dzisiaj właśnie otrzymaliśmy kilka samochodów, z Hanoweru przyjechało, z Niemiec, tutaj z pomocą dla Ukrainy, do Suwałk. No, nie wiadomo dlaczego tutaj, dlaczego nie pod granicę ukraińską. Mamy dużo takiego jakiegoś dezinformacji, zamieszania, no ale no, to wszystko się dzieje bardzo dynamicznie. Oczywiście tam sekretarz pojechał, następuje rozładunek, zobaczymy co to za rzeczy i później zastanowimy się, co z tym zrobić, jak to dalej wytransmitować na Ukrainę. A już nie chcemy ich gdzieś tam kierować, tylko tutaj to przyjmujemy. Co chodzi o przyjmowanie osób, które zaznały wojny, czyli uchodźców wojennych, jak widzimy, skala jest olbrzymia. Ponad milion osób trafiło do Polski. Do naszego miasta tak naprawdę ile osób trafiło, z ręku na sercu nie wiem. Wiem tylko, że przez te zbiorowe zakwaterowanie, przez te miejsca, powiem zaraz ile tych osób tutaj jest, myślę, że przewinęło się około 100 osób, a tak myślę, nie wiem, może pani prezes, pani Ania mnie poprawi, gdzieś pewnie około 300 osób przyjechało teraz po wybuchu tej wojny do Suwałk. Liczymy się, że skala tego będzie znacznie większa, że jeszcze przybędzie tutaj do nas dużo osób z uwagi na to, że pierwszym miejscem docelowym były duże miasta,
i tam w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu widzimy, że jest bardzo dużo uchodźców. No i jeżeli nie ma warunków, to my jesteśmy w stanie tutaj takie osoby przyjmować. Mówiłem, że mamy przeznaczonych około 600 miejsc. Zadeklarowałem wojewodzie podlaskiemu, że jeżeli byłaby taka konieczność, potrzeba, to jesteśmy w stanie wysłać tam na granicę autobus i przywieźć. Tutaj oczekuję na dalsze dyspozycje w tym zakresie. Część osób przyjeżdża w różnych porach dnia i nocy i uzyskują zakwaterowanie, natomiast później, no, dzięki współpracy ze Związkiem Ukraińców, te osoby są przenoszone, przekwaterowywane do mieszkań, do domów, które są na naszej liście też do dyspozycji. Tutaj i taka oferta ze strony mieszkańców jest w naszej też dyspozycji. Transport tych osób odbywa się w sposób też taki, można powiedzieć, niekontrolowany, niezorganizowany. Ja deklarowałem tutaj, że jako miasto możemy uruchomić transport ten miejski, publiczny. Mamy możliwość kilka, nawet samochodów uruchomienia. Nie ma takiej potrzeby. Te osoby jadą tutaj w różny sposób, nawet i radni Rady Miejskiej jadą, odbierają i przywożą tutaj. Wiemy, kto był z Państwa. Czasami przywożą te osoby Ukraińcy, którzy już tutaj są, pracują i tak dalej. Część tych osób, Związek Ukraińców, w jakiś sposób no tutaj ten transport im zabezpiecza. To się odbywa, ale również i są takie akcje organizowane przez osoby fizyczne, które tam gdzieś jadą, przywożą, i tutaj ja apelowałem i prosiłem mieszkańców naszego miasta, na stronie internetowej z takim apelem wystąpiłem, żeby zapanować nad tym, to dobrze, że zanim ktoś ruszy tam w podróż, daleko podróż, to zorientować się, czy tutaj będzie miejsce, gdzie ewentualnie takie telefony przyjmowane są na infolinii i wtedy jest informacja zwrotna, że tak, mamy miejsce, proszę jechać. Oczywiście jeżdżą również firmy, w których pracują Ukraińcy, po to, żeby właśnie ich rodziny tutaj przywieźć. I to jest rzecz normalna. Mam nadzieję, że tych miejsc, tak jak mówiłem, 600 powinno wystarczyć, nawet gdyby była większa fala uchodźców, to jesteśmy w stanie zadysponować właśnie taką liczbą. Tworzymy, tak jak mówiłem, bank informacji. Ten bank informacji składa się z wolnych mieszkań, z wolnych domów i również ofert pracy i również propozycji pracy takiej wolontariackiej na rzecz tych osób, które do nas przyjechały. I tutaj gromadzimy to w wydziale i przekazujemy do Związku Ukraińców w Suwałkach i oni już później pomagają tym swoim rodakom no, znaleźć mieszkanie właściwe, czy też poszukać pracy. Do miasta docierają również uchodźcy, dla których Suwałki są tylko przystankiem w dalszej drodze na Litwę czy Łotwę. Dlatego zapadła decyzja o uruchomieniu całodobowej pracy strażników miejskich, których zadaniem będzie zadbać o odpoczynek, ogrzanie się uchodźców i pomoc w dostaniu się do kolejnego środka transportu.